Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Zasada pierwszeństwa ewangelizacji. Jest to ostatnie, siódme rozważanie na temat zasad życia. Dlatego, że siedem tygodni temu zadaliśmy sobie pytanie, jak żyć. Zwykle, nawet w kontekście chrześcijańskim, wskazuje się wówczas jakieś przykazania, które często mierzone są jakąś normą prawną. Natomiast nowe przymierze dość często, właściwie zawsze, stawia przed nami normę piękna, normę szlachetności. Żeby to zobrazować, nowe przymierze nie wzywa nas zrób Pięć zdjęć. Gdyby tak wzywało, moglibyśmy pięć zdjęć zrobić codziennie, odhaczyć swoje i mieć wakacje. Nowy Przymierze wzywa nas, rób piękne zdjęcia. I to jest trudniejsze, bo które zdjęcie jest piękne? Czy to, które zrobiłem teraz, czy to następne, które zrobię, czy jeszcze następne? Jest tu pewien margines niepewności, pewien, pewna zachęta do tego, by zrobić więcej. I właśnie to więcej to, co szczególne, to, co niepospolite, jest tą częścią Chrystusową w postępowaniu człowieka. Do tego zdolni są nie wszyscy. Do tego są, zdolni są ludzie, którzy poszli za Jezusem. Stąd nie formułujemy w ramach naszych rozważań konkretnych nakazów czy zakazów, ale wytyczamy pewne zasady. I w ten sposób powiedzieliśmy o zasadzie wolności, o zasadzie miłości, o zasadzie wiary, o zasadzie łaski, o zasadzie harmonii, o zasadzie skuteczności, i dzisiaj jako siódmą. Zasadę omówimy zasadę pierwszeństwa ewangelizacji. Dzieci mogą już powoli śledzić nasze karty konkursowe, bo właśnie przechodzimy teraz do części rysunkowej, do tego schematu. Coś się na nim zmieniło. Co się zmieniło? Nie kolory i nie kształty. Ale kto uważnie porównuje te nasze schematy, zmieniła się czarna elipsa. Ta czarna elipsa, zauważmy, objęła również sąd, ostateczny test wiary. Zauważmy, że ten sąd nie kończy. Naszej historii z Bogiem. On po prostu wprowadza nas w niebieski obszar, określony jako wieczność. Bo już na początku, mówiąc o Bożym planie dziejów, powiedzieliśmy, że nasze stworzenie, czy stworzenie nas, jest pewnym epizodem w wieczności. Istniała wieczność, zanim to wszystko zaistniało, i będziemy jej częścią, gdy ten plan, który bóg realizuje z człowiekiem, który jest opisany w piśmie świętym, się skończy. I właśnie ze względu na ten koniec, na to, że jak widzimy na schemacie, ostatnia część, nawet ten zielony paseczek, na który zwracamy często uwagę, on też dochodzi kresu. Zatrzymuje się wobec ostatecznej próby wiary, wobec sądu który wprowadza nas w wieczność ten sąd w różny sposób i nie teraz będziemy o tym mówić dotyczy każdego człowieka a na dziś mówimy o postępowaniu z którego będziemy rozliczeni chrześcijańskie chrystusowe postępowanie to znaczy takie które budzi w nas samych i u innych podziw i uznanie takie postępowanie jest skutkiem naszego stawania się sobą w Chrystusie, odkrywania, że On jest rdzeniem naszego życia i jest możliwe dla osób, które dzięki Bożej łasce i przez wiarę, poprzez zaufanie stali się nowymi ludźmi. Kochani, życie każdego człowieka, każdego człowieka dzieli się na okres, który można określić teraz i później. Teraz i później. Podkreśla to pewne pożyteczne powiedzenie, może i przysłowie, może i cytat, o dniu dzisiejszym i o jutrze. Mówi on, co masz zarobić dziś, zarób jutro. Przepraszam, co masz wydać dziś, wydaj jutro. Co masz zarobić jutro? Zarób dziś. Ale oryginalnie mówiono mi, że tu chodzi o coś innego. Może też dla kogoś to będzie ciekawe. Co masz zjeść dziś? Zjedz jutro. A co masz zrobić jutro? Zrób dziś. Ale ktoś może powiedzieć, pożyteczne może być i to. Co masz powiedzieć dziś? Powiedz jutro. Co masz przemilczeć jutro? Przemilcz dziś. Też mądra zasada. Więc co wstawiłbyś tutaj, co wolisz zaznacz. Otóż widzimy, że życie każdego człowieka dzieli się na to, co teraz. I na to, co później. Chciałbym, abyśmy sięgnęli do naszego pierwszego tekstu, do pierwszego listu do Koryntian, do 15 rozdziału. 19. werset zaznaczony jest czerwonym kolorem. Ten czerwony kolor oznacza, że warto się tego wersetu nauczyć na pamięć. Werset ten brzmi tak: Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, tylko na teraz, to jesteśmy ze wszystkich ludzi, Najbardziej godni pożałowania. Zastanowił was ten werset kiedykolwiek? Tu jest mowa o ważności zmartwychwstania. To zmartwychwstanie jest przedmiotem naszego później. Jeśli tylko na teraz, na dziś, pokładamy nadzieję w Chrystusie, Jesteśmy najbardziej ze wszystkich ludzi godni pożałowania. Takie sformułowanie pokazuje nam, że trzeba życie podzielić na to co teraz i na to co później. Teraz na drugiej stronie to nasze życie ziemskie. Później to życie po z martwych Chcę tutaj powiedzieć też wszystkim, że z wstanie obejmie wszystkich ludzi, każdego człowieka. I tutaj fragment z Ewangelii Jana z 5 rozdziału, 29 werset dowodzi tego. Z martwych wszyscy. I sąd, taki czy inny, czeka, Każdego człowieka. Skąd my wiemy, że to zmartwychwstanie będzie? Czy to jest tylko przedmiot ślepej wiary? Nie był on przedmiotem ślepej wiary dla apostoła Pawła, zresztą dla żadnego z apostołów, dla żadnego z pierwszych chrześcijan. Dlatego, że zmartwychwstanie. Nie jest przedmiotem wiary. Ono jest historycznym faktem. Póki co, to zmartwychwstanie, o które chodzi w odniesieniu do każdego człowieka, dokonało się w Chrystusie. Nie ma jego grobu. On żyje. On zmartwychwstał. I przez to on. Dowodzi, że zmartwychwstanie jest możliwe i w jego przypadku było faktem. Pomijam te fakty, gdy ono jest cudem i gdy i tak kończy się śmiercią. W Jezusie, Chrystusie póki co mamy przykład, że zmartwychwstanie rozpoczęło nową egzystencję, nowe życie. A zatem sprawa zmartwychwstania. To nie jest sprawa wiary bądź niewiary. Sprawa zmartwychwstania to jest sprawa otwartości na fakty bądź zamknięcia oczu na fakty. Ogólnie rzecz biorąc, gdy przyglądamy się życiu, ten, kto liczy na lepsze później, na życie z Chrystusem po zmartwychwstaniu, kto liczy na lepsze później, Mądrzej żyje teraz. Mądrzej żyje teraz. Nasz fragment, gdybyśmy mieli czas go przeczytać, dowodzi, że kto lekceważy, lepsze później. Rabunkowo żyje teraz. Rabunkowo żyje teraz. To rabunk, ta rabunkowość była modna kiedyś w wyrażeniu rabunkowa gospodarka. Ktoś, kto nie myśli o przyszłym pokoleniu. Jak las totniemy dziś, czy on wyrośnie, to nas nie obchodzi. Po nas zgliszcza, po nas spalona ziemia. Rabunkowa gospodarka. Apostoł Paweł w tym fragmencie, który tu przedstawia, mówi o rabunkowym życiu. Jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Bo nie ma później. Więc zrabujmy się dziś, bo my przecież mamy tutaj na sali lekarzy, psychologów, psychiatrów, mamy ludzi, którzy mają do czynienia z żyjącym rabunkowo człowiekiem. I to wielkie używanie świata, wielkie używanie życia, buzi we mnie szyderczy śmiech. To jest rabunkowe życie. Więc dziś uczymy się o zasadzie życia. Według pierwszeństwa ewangelizacji. Przejdźmy teraz bliżej do tego teraz. Do tego teraz. Otóż, jak żyć teraz? I myślę, że tutaj fantastycznym fragmentem, bardzo wyraźnym jest fragment z Ewangelii według św. Mateusza z szóstego rozdziału. To też jest nieco dłuższy fragment, do którego przeczytania zachęcam w całości, ja tylko skupię się na czerwonym wierszu. Na czerwonym, tu w naszym zaznaczeniu w konspekcie. 33. Czytamy tutaj takie słowa. Szukajcie najpierw, a zatem jest pewna gradacja, pewne, pewne ustawienie priorytetów. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a zatem Bożego porządku w osobistym życiu, w życiu świata, w życiu społeczeństwa. Szukajcie najpierw. Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A co z innymi sprawami życia? Te wszystkie sprawy, o, którym, o których czytamy we fragmencie o tym, co najważniejsze, mamy tu przyobiecane. A to wszystko będzie Wam dane. To wszystko będzie Wam dane. Teraz zastanówmy się. Już nawet na podstawie tego wersetu odpowiedzmy sobie wyraźnie i wpiszmy tę odpowiedź: Czy Jezus lekceważy to wszystko? Tak czy nie? Nie lekceważy, słusznie. Jezus nie lekceważy tego wszystkiego. I tutaj też zapraszam, zajrzyjmy do Psalmu 127. A komu obiecuje to wszystko? To wszystko. Komu obiecuje? Dzieci? Komu On obiecuje? To wszystko. Tym, którzy najpierw szukają Królestwa Bożego. To wszystko jest zatem dla tych, którzy żyją według Jakiejś zasady, którą nazwaliśmy, którą nazwałem zasadą pierwszeństwa ewangelizacji. Najpierw zatroszcz się o to, co najważniejsze, o priorytet. Na resztę przyjdzie czas, o resztę zatroszczy się On. Zatroszczy się o to wszystko. Zatroszczy się o to wszystko. To pierwszeństwo ewangelizacji jest określone w znanym nam fragmencie z Ewangelii Mateusza z 28 rozdziału, końcowe wersety. Czytamy w tych końcowych wersetach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc. Powiedział Jezus na rozstanie: idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. To jest coś, z czym on nas zostawił. Ogromny przywilej misyjny. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Oczywiście. Jeżeli byśmy chcieli poczytać o tym samym w innych fragmentach, to znajdujemy je w nawiasie. Zajrzyjmy tam. Ten 28 rozdział i końcowe wersety z Ewangelii według Świętego Mateusza przytaczamy, żeby po prostu pamiętać je, ale inne fragmenty na ten sam temat też znajdujemy w innych miejscach Pisma Świętego. A zatem. Jakbyśmy określili tę zasadę pierwszeństwa ewangelizacji? Mamy ją na drugiej stronie, w naszym zielonym paseczku. Mogę wszystko, co, i tutaj w nawiasie, bezpośrednio lub pośrednio pomaga ludziom odnaleźć się w Chrystusie. Jeżeli byśmy usunęli to, Bezpośrednio lub pośrednio, o czym za chwilę powiemy, to powiedzielibyśmy, że ta zasada pierwszeństwa ewangelizacji głosi tak: Mogę wszystko, co pomaga ludziom, odnaleźć się w Chrystusie. I tak to można zapamiętać i dorzu dorzucić, dopisać do tych siedmiu zasad. Ale w nawiasie zostawiłem to bezpośrednio lub pośrednio. Chcę powiedzieć, że to bezpośrednio lub pośrednio ma nam po prostu uświadomić, że każdy z nas zalicza się do zespołu. Tu nie chodzi o to, że jakieś działania są ważniejsze, a niektóre mniej ważne. Chodzi o to, że wszystko jest ważne w jakiś sposób. Każdy z nas, kto żyje nieco dłużej, skończył maturę być może studia, wie, że to pośrednio i bezpośrednio jest sprawą punktu widzenia. I tak to należy traktować. To bezpośrednio i pośrednio tylko ma nam uświadomić, że każdy z nas się liczy. Dam przykład. Co to znaczy być zaangażowanym bezpośrednio? Weźmy na przykład ewangelizację. Ktoś powiedziałby, że bezpośrednio, to znaczy głosić Ewangelię, powiedzmy w miejscach, gdzie jeszcze ona nie dotarła. Ktoś powiedział, pośrednio w tym wypadku, to jest zabezpieczyć temu misjonarzowi byt. Ale jeżeli ktoś jest powołany do zabezpieczania bytu misjonarzy, to równie dobrze można powiedzieć, że bezpośrednim działaniem tego zabezpieczyciela jest zabezpieczać, a pośrednim jest używać to na polach misyjnych. To jest względne, tylko po to, by nikt z nas nie wyszedł stąd z przekonaniem, że inni służą bezpośrednio, a on tylko pośrednio. A co to znaczy odnaleźć się w Chrystusie? Bo to tak troszeczkę po mojemu, może nie do końca zrozumiałe dla niektórych. Co to znaczy odnaleźć się w Chrystusie? Równie dobrze można powiedzieć, że odnaleźć się w Chrystusie to stać się Jego naśladowcą, otworzyć przed Nim swoje serce, zaprosić Go do swojego życia, stać się Jego uczniem, postępować tak, jakby się było Nim. Ale specjalnie użyłem tego sformułowania odnaleźć się w Chrystusie, bo ono stanowi ważne wezwanie naszej wspólnoty. Wezwanie, w którym mówimy, że Jezus Chrystus ma być rdzeniem naszego życia, że nasze życie ma być życiem od środka, życiem z Niego, życiem, które nie jest motywowane jakimś nakazem. Ale Jego byciem w nas, naszym byciem w Nim. Ta zasada pierwszeństwa ewangelizacji mówi: Mogę wszystko, co pomaga ludziom odnaleźć się w Chrystusie. I przejdźmy teraz do końcowej części, do tego naszego SMS-u, czyli do zastosowania, które jest S szczególne, M mierzalne, S sprawdzalne. Chodzi o to, byśmy planowali, Konkretnie, tak, aby móc to potem zweryfikować, sprawdzić, jak daleko się posunęliśmy, żeby spełnić chrześcijańską zasadę: niech Twoje postępy będą widoczne dla wszystkich. Otóż, uzupełnij zdanie czy fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, 28 rozdziału, te właśnie końcowe wiersze. Możesz na przykład to jest przykładowe, każdy z nas może to uczynić tutaj, ale też może uczynić to oczywiście na karcie, może wybrać w tym celu inny fragment. Ale powiedzmy, że wybieramy ten 28. Świadomy tego, że on dysponuje wszelką władzą na niebie i na ziemi. I że on jest z nami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku. Co uczynię w tym tygodniu. Tutaj wpisz. W tym tygodniu, co uczynię? Bezpośrednio lub pośrednio. Chcę tutaj wyraźnie powiedzieć, że możesz planować swoje życie, możesz kształtować swoje życie, możesz je inwestować w coś, co będzie. Odzwierciedlało ten porządek pierwszeństwa ewangelizacji. Dam mój przykład, chociaż robię to z wahaniem, ponieważ każdy jest jednakowo przydatny w Królestwie Bożym. Ja tylko powiem o paru mechanizmach z mojego życia i być może się to komuś przyda, ale ani od życia nie jestem ekspertem, ani od małżeństw, ani chyba od niczego. Ale to powiem panu. Otóż, kiedy skończyłem Politechnikę, zawsze myślałem, że będę pracował na siebie, projektował albo nadzorował, i za zarobione pieniądze będę finansował moją służbę i służbę mojej wspólnoty. Ale odkryłem, że jestem dość dociekliwym człowiekiem i że nie zadawalam się powiedzmy powierzchownym studium pisma świętego. I zauważyłem też, że przy tym moim nikliwości i tej takim wewnętrznym niepokoju, że muszę dociec sedna spraw, że ta praca ona nie zrealizuje tego, do czego czuję się wewnętrznie wezwany. Więc pomimo, że ukończyłem Politechnikę i byłem inżynierem budowlanym, obroniłem się pracę magisterską, postanowiłem rozpocząć studia na teologii. Kolejne pięć lat. Gdy pierwszy raz pamiętam, wszedłem do tej nowej uczelni, i przeszedłem się po piętrach i powiedziałem sobie, że ja tu będę kolejne pięć lat, to mnie obleciały ciarki. Ale myślę sobie, będę tu kolejne pięć lat, bo chcę się nauczyć dwóch ważnych rzeczy greckiego i hebrajskiego, bo muszę docieć sedna sprawy. Czy to było pośrednie działanie, czy bezpośrednie, trudno powiedzieć, to wszystko jest subiektywne, ale rozumiałem to tak, że moja przydatność dla Królestwa Bożego przy mojej wnikliwości zrealizuje się najlepiej wtedy, gdy z czegoś zrezygnuję, jednak i coś jednak podejmę. Niełatwego. Ktoś by powiedział: Chłopie, marnujesz życie, kolejne pięć lat. Przepraszam bardzo, to nie dla mnie. Może, nikogo nie osądzam, to było dla mnie. Mówię o tym dlatego, że jeśli Bóg cię do czegoś powołuje, róż ku temu, róż ku swojemu powołaniu. Więc był taki tydzień, kiedy pojechałem do Warszawy złożyć papiery na studia. Co w tym tygodniu będzie treścią twojego życia? Co zrobisz w ramach tego Mateusza 28. 18, 20. Idźmy dalej. Tu jest napisane, aby bezpośrednio lub pośrednio na przykład do kogo dotrze? Przepraszam bezpośrednio lub pośrednio powiedzmy, że poinformować ludzi o Jezusie, albo pouczyć ich o czymś, co jest w Jezusie na przykład wysłać komuś link do naszych rozważań w internecie. Podsunąć komuś książeczkę. Pomimo wszystkiego, co robimy, i tak oglądalność naszych programów nie jest taka wielka. Może dlatego, że nie uprawiamy tu żadnych sensacji, nikogo nie obmawiamy, nie mówimy jakichś może kontrowersyjnych rzeczy, jest to mniej ciekawe, mniej tu skandalu, niemniej padają tutaj rzeczy ważne. Możesz o tym opowiedzieć. Możesz służyć swoim przykładem. Aby te osoby, które osoby, może twój syn, twoja córka, Twój sąsiad, twój znajomy, twój współpracownik, aby te osoby mogły zobaczyć, że Chrystus jest gwarantem tej lepszej wieczności na przyszłość, a teraz gwarantem lepszego życia, że jest gwarantem tego lepszego później i przybliży nas do zewangelizowania świata. Mam nadzieję, że powiedziałem, na czym polega to, byśmy Bezpośrednio lub pośrednio. Każdy z nas to się da zrobić w życiu każdego człowieka, tylko się zastanów. Jeżeli nie, nie wpadasz na pomysł, zapytaj na, swojej, na spotkaniu swojej grupy domowej. Jeżeli tam ci nie powiedzą, przyjdź do mnie. Znajdziemy sposób, abyś w jakiś sposób mógł ustawić swoje życie według zasady pierwszeństwa. Ewangelizacji. Na teraz, póki żyjesz, to jest to, co robimy. Reszta będzie na to czas. Zgodnie z Jego obietnicą, On zapewni Tobie i mnie, nam wszystkim. To wszystko. Powstańmy do modlitwy.